Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Poniedziałek, 9 rano. Nie powiem, żeby to był mój typowy poniedziałek. Przed chwilą dopiero wstałam, gdzieś tam w tle sobie brzdąka. Dzień dobry TVN. Ale dzisiaj jest taki dzień, kiedy ja nie mam żadnych spraw na mieście. Nie mam nic do załatwienia na mieście. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo niestety pogoda nie zachęca. Jest typowo jesiennie. Po tej takiej złotej polskiej jesieni w tym momencie zrobiła się ta taka mglista, szarobura, pada i generalnie nie wygląda to przyjemnie, więc mam nadzieję, że mi się uda spędzić ten czas w domu, tym bardziej, że tutaj też jest co robić. I to nawet nie tyle, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, ale zaczęliśmy akcję pakowanie. No i dzieje się tutaj sporo, ale to Wam za chwilę poopowiadam. Tu jest moje śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Wspominałam Was kiedyś, że jestem na diecie pudełkowej. To już chyba od lata nawet, nie? Bo to już trochę trwa, bo faktycznie w ten sposób jemy i to jest dla nas wygodne i na razie tego się trzymamy. Tam z przerwami oczywiście na jakieś wyjazdy. Ostatnio robiliśmy cały tydzień włącznie z weekendami. Teraz mamy akurat do piątku. Także to się bardzo różnie układa, ale cały czas na pudełkach jesteśmy. Zobaczymy zresztą, co mam na śniadanie. Śniadanie wege 1200, salami wege z czarnymi oliwkami i winogronami, pasta jajeczna z koperkiem i pieczywo. Obok w ogóle karma kotów, też ich śniadania i obiady. Herbatę zawsze jeszcze dają do tych pudełek. Dobra, zjem śniadanie i będę się zaraz odzywała. Dobra, słuchajcie, po śniadaniu dobre było. Mi akurat te diety pudełkowe, ja jestem na Lightboxie i nie jest to reklama Lightboxa. Nie współpracuję z nimi, kupujemy te pudełka. Mi to jedzenie naprawdę bardzo, bardzo smakuje, tak? Ja wiem, że opinie są różne, nie wiem, ja się na Lightboxa nie skarżę. No faktycznie już tam po takim czasie, jak jestem na tej diecie, no to te niektóre posiłki zaczynają się powtarzać, to jest fakt i w sumie no nie jestem specjalnie zaskoczona. Natomiast większość tego, co jest, po prostu lubię i mi smakuje. No są takie dania, gdzie ja nie przepadam za danymi smakami, wiem, że są takie jedne płatki z jogurtem czasami na śniadanie, gdzie mi te płatki autentycznie nie smakują, ten rodzaj przynajmniej, tak? Bo tam jest zawsze, one się jakoś w dniach wymieniają, ten rodzaj mi nie pasuje, no ale no trudno, no jak są, no to po prostu zjadam, ale większość tych produktów naprawdę to są moje smaki, więc ja jestem zadowolona, ale chciałam wrócić do przeprowadzki. W ogóle jesteśmy w sypialni, to jest jedno z pomieszczeń, które już w części zostało opróżnione, bo zaczęliśmy akcję pakowanie. W ogóle pokażę Wam. Tutaj na komodzie miałam taką mini wieżę, jakieś moje ozdobniki, tak stała podstawka na zapachy właśnie. No to już zostało wszystko zdjęte, zostały kwiaty. Co parapety też opróżniono, bo parapety u mnie robiły za biblioteczkę. Zostały tutaj właśnie pojedyncze książki, które mamy po prostu do przeczytania w trakcie przeprowadzki. Co, Mojusia? A właśnie, a propos kotów przy przeprowadzce. Zobaczycie fragment bałaganu w drugim pokoju. Zobaczcie, tam jest Buniu na tych kartonach. No i Buniu trochę chyba gorzej zaczyna znosić to, co się dzieje. Czuję, że coś się dzieje zdecydowanie. Siadam teraz na podłodze. Widzicie w tle bałagan, z boku wszystkie rzeczy, a o tym za chwilę. Słuchajcie, a propos kotów, bo my, jeśli chodzi o tą przeprowadzkę, mamy teraz taką sytuację, że wyprowadzimy się z tego bieżącego mieszkania, pójdziemy na mieszkanie przejściowe i dopiero później docelowo na to nasze właściwe. Dlatego, że no, jesteśmy zobligowani do tego, żeby to mieszkanie zwolnić. Wyszło trochę inaczej niż na początku zakładaliśmy, bo my planowaliśmy sobie, że po prostu będziemy na tym mieszkaniu do czasu wykończenia naszego własnego i po prostu stąd bezpośrednio przeprowadzimy się na to nowe, że będzie późniejszy termin wydania. No natomiast trafiła się transakcja gotówkowa. Przy transakcji gotówkowej tak nie wybrzydzamy, tylko też jesteśmy skłonni tutaj spotkać się w połowie drogi, bo kupujący byli bardzo, bardzo zainteresowani tym, żeby wprowadzić się tutaj jak najszybciej. No i tak jak mówię, no przy tego typu transakcji idzie się na ustępstwa, więc jak najbardziej tak, no to my sobie poradzimy, no i znajdziemy coś właśnie na tak zwany międzyczas. No i właśnie, napomknęłam Wam trochę ostatnio, już zobaczymy, jak to będzie z tym wynajmem, tak jak się śmiałam. No w naszym przypadku, jeśli chodzi o wynajem, są dwa problemy. To znaczy, my potrzebujemy mieszkania na około 3 miesiące, no musimy przejąć 3, tak, no bo nikt nie wynajmie na ruchomych datach.
więc potrzebujemy tylko na 3 miesiące. Wynajmuję się najczęściej na minimum rok czasu. Sama tak wynajmuję, więc jestem tego świadoma i wiem, że to jest trudny okres, tak? 3 miesiące, a druga sprawa to właśnie koty, co jest dla mnie... O, właśnie, a propos kotów, ale to zaraz. Co jest dla mnie w pewien sposób przykre, no ale niestety tak, tak jest, że wiele osób nie chce wynajmować osobom ze zwierzętami. Ja akurat wynajmuję, mało tego, ja mam zawsze właśnie w ogłoszeniu wpisane, że jak najbardziej, tak, o to mieszkanie przyjazne zwierzętom i że nie mam nic przeciwko, bo wiem właśnie i zdaję sobie sprawę z tego, że osobom ze zwierzętami jest zdecydowanie trudniej. I rozumiem i nie rozumiem, powiem wam w ten sposób. Znaczy rozumiem te obawy mówiące o zniszczeniach, tak? No bo nikt moich zwierząt nie zna i obawia się tak stereotypowo, że no jak kot to zaraz wszystko podrapie, tu zasiusia i nie wiadomo co tam jeszcze na tym mieszkaniu zrobi. No ja moje zwierzęta znam, znam siebie i wiem, że czyjeś mieszkanie zabezpieczę, tak? Żeby właśnie broń Boże do żadnych szkód nie doszło. Natomiast no takie obawy niestety są i oczywiście można znaleźć mieszkania, tak, no i my też się będziemy przeprowadzali, które to zaakceptują, ale zawsze wtedy są też inne warunki, na przykład to, z czym ja się spotkałam, to była podwójna kaucja i tam była kaucja w wysokości 6 000 zł, to jest sporo pieniędzy też do zamrożenia, były warunki na przykład obowiązkowego ubezpieczenia OC. No to w sumie nie jest największy problem, tak, ubezpieczenie nie jest tam najwyższe, ta składka nie jest najwyższa, no ale takie warunki faktycznie się pojawiają. My to mieszkanie ostatecznie znaleźliśmy w trochę inny sposób, to akurat nie istotne, ale będziemy się faktycznie przeprowadzali. Może się pojawić pytanie, Kasia, czemu nie idziecie na jakieś z tych mieszkań, które przecież masz, bo sama wynajmujesz mieszkania? No więc sytuacja wygląda tak, że te, które ewentualnie mam wolne, które zostały, bo ja wam mówiłam, że ja w większości przejdę na długi najem po sezonie w tym roku, natomiast te, które wolne zostały, to są po prostu kawalerki, tak, i stwierdziliśmy, że nie, że po prostu nie pomieścimy się na kawalerce przez taki okres czasu, że też chcemy jakiś tam ten komfort sobie życia w tym okresie utrzymać i po prostu potrzebujemy większego mieszkania, no i na takowe pójdziemy. Ojejku, no czekajcie, pokażę wam, bo on tutaj siedzi obok. Buniu, zobaczcie mojego buraska. Buńciu. Jejku, jak się skulił tam. Synku mój. Oj. Co się dzieje? Tak, w ogóle mówię do kota synków. Mój koci synku, mówię tak do niego, więc jak ktoś zwrócił na to uwagę, to jest fakt i przyznaję się do tego, ale miałam mówić o kotach. W sumie o zabezpieczeniu kotów, bo po Buniu widzę, bo Buniu jest takim większym wrażliwcem niż Maja. Maja to jakoś tam sobie, no silna babka, daje sobie generalnie radę, a z Buniem jest troszeczkę trudniej. Wiem, że on też ciężko zniósł te lata temu przeprowadzkę tutaj, na to mieszkanie, jak ja się z nimi przeprowadzałam, bo ja z dwójką kotów przychodziłam tutaj na to mieszkanie do Pawła. I słuchajcie, jeżeli macie trudne sytuacje ze zwierzętami, czy to są jakieś problemy behawioralne, czy to jest dokocenie, czy to jest właśnie zmiana adresu, to ja wam ogromnie polecam to. Co to jest? To jest akurat wtyczka do kontaktu. Tutaj będzie dyfuzor. Taka wtyczka, jak mamy wtyczki zapachowe po prostu, tak jak kupujemy ambipury i tym podobne, to też jest taka wtyczka. Ja teraz czekam właśnie na dostawę słoiczka z zawartością Feliway. I teraz tak, to są feromony. One są uspokajaczem dla kotów, one bardzo, ale to bardzo uspokajają kocie emocje. Ja po prostu jak przyjdzie, dzisiaj ma być dostawa, bo miałam taki plan, że dopiero włożę w kontakty na tym nowym mieszkaniu, tak żeby one wchodząc tam od razu były w takiej spokojnej atmosferze, ale w sumie rozmawiałam z jedną osobą, która no też jest bardzo, bardzo w temacie kotów, że nie do końca, że one już teraz czują, co się dzieje. I teraz powinny mieć to od razu w pomieszczeniach i to w sumie racja, ja o tym akurat nie pomyślałam, mój błąd, zwłaszcza widząc, że Buniu zaczyna to coraz gorzej znosić tą tutaj pojawiającą się coraz większą liczbę kartonów, więc zamówiłam właśnie przez weekend akurat wtyczkę, przyjdzie, włączymy do kontaktu, tak, i po prostu będzie się po pomieszczeniach roznosił, no nie wiem, bo to chyba nie zapach, tak, nie wiem w jaki sposób koty dokładnie to czują, ale generalnie właśnie chodzi o uspokojenie kocich emocji i to bardzo, bardzo pomaga. Ja pamiętam, jak przyszła do nas misia, no, której już z nami nie ma, i tutaj właśnie była taka ciężka atmosfera, to między innymi stosowaliśmy właśnie Feliwaya, żeby te emocje między nimi ostudzić, więc ja teraz włożę to do wtyczki, tutaj w mieszkaniu jeszcze jak jesteśmy na tym starym, żeby troszeczkę uspokoić.
W międzyczasie drugie na to mieszkanie, które właśnie jest wynajęte i tam będziemy przewozić rzeczy, też włożę, żeby weszło i tam dalej było to utrzymane. No i później jak się przeprowadzimy na adres docelowy, to ponownie w tym kolejnym mieszkaniu, no bo troszkę wrażeń. Buniu patrzy. Trochę wrażeń je czeka i no i pewnie będzie im trudno, no koty to są wrażliwce, więc będzie im pewnie trochę trudno z tym sobie poradzić i postaramy się chociaż w ten sposób te emocje uspokoić. Feriway jest również w postaci sprayu, na przykład jeżeli kot ma ulubiony kocyk, a się bardzo stresuje, to można na przykład spryskać ten kocyk, tak? Jakieś jego ulubione miejsce. Ja akurat powiem Wam, że mam wrażenie, że ta wtyczka do kontaktu jest bardziej skuteczna, ale to są moje prywatne doświadczenia, no i stąd ja się zdecydowałam właśnie na wtyczkę. Teraz słuchajcie, jak ja cały czas tak siedzę i do Was mówię, to właśnie to, co mówiłam a propos buniaczka, on jest tak z boku mnie. On tak cały czas siedzi i patrzy. Puchełka moja. Jest spięty, widzę. Znam swoje koty i widzę. No, ale wracając do przeprowadzki, w ogóle całych tych tutaj tematów, zmiany mieszkania, pokazywałam Wam w którymś vlogu, że ja mam takiego w ogóle Excela, jeśli chodzi o to nowe mieszkanie, gdzie mam każde pomieszczenie w osobnej zakładce, gdzie przy każdym pomieszczeniu mam wypisane elementy, które będą niezbędne i ja tam pracuję na światełkach zielone, czerwone, pomarańczowe i zapalam, co już jest kupione, co jest załatwione i tak dalej, taka metoda z zarządzania projektami, no ja taka jestem, tak, taka, nie wiem, poukładana mam powiedzieć, że tak działam bardzo, bardzo metodycznie i w ten sposób do tej przeprowadzki, zerkam na bunia cały czas, do tej przeprowadzki podeszłam i teraz jest w ogóle akcja, słuchajcie, z pakowaniem. No i właśnie, jeśli chodzi o to całe pakowanie, no to tak naprawdę, no ja już jestem od kilku miesięcy świadoma tego, że będziemy się przeprowadzali i już wcześniej tak, chodząc tam sobie po domu, robiłam przegląd z grubsza, co my mamy, co nam będzie potrzebne, tak, właśnie co jest do kupienia, co jest do sprzedania. Część rzeczy, które okazywało się, że były właśnie nam niepotrzebne, to już w międzyczasie starałam się czy sprzedać, czy oddać, bo u nas teraz zaplątałam się. Raz jeszcze, ja te rzeczy teraz chodząc też po domu i pakując się, mam podzielone na takie kategorie, czyli tak, rzeczy, które nie będą nam potrzebne w okresie przejściowym, czyli muszą się wyprowadzić od razu na nowe mieszkanie, bo nie są nam po prostu potrzebne. Rzeczy, które muszą iść z nami na te przejściowe, nie wiem, młynek do kawy, bo muszę sobie mielić kawę. Plus oczywiście wszystkie takie rzeczy osobiste, tam nie mówię o ubraniach czy kosmetykach, tak, ale są też takie elementy wyposażenia domu, które po prostu muszę mieć, czyli właśnie muszę mieć swój młynek do kawy, bo, no bo tego nie będzie tak na wynajmowanym mieszkaniu, czy no tam, nie wiem, prostownica do włosów. No są takie, więc ja sobie to po prostu teraz muszę dzielić i mam straszne, ale to straszne, jak widzicie, bałagan w domu. Z podziałem właśnie, że te kartony, które mam tutaj obok i które są przede mną, to są kartony, które idą na nowe i są nam niepotrzebne. Potem właśnie są rzeczy odkładane, które muszą z nami pójść na to nowe mieszkanie, a w międzyczasie są jeszcze rzeczy, które mają pójść na nowe, ale jeszcze teraz potrzebujemy ich używać. I są rzeczy w tym wszystkim jeszcze takie, które są w ogóle niepotrzebne do niczego. I powiem Wam, że w ogóle pakowanie tego wszystkiego i przegląd tego całego swojego życia i tego, co człowiek tutaj nagromadził, mnie przynajmniej doprowadziły do jakichś refleksji, rany boskie, iloma rzeczami my się otaczamy. Słuchajcie, ja tak jak wspomniałam na początku, ja już jeden taki rzut po mieszkaniu, wiedząc, że będę się przeprowadzała, robiłam, pozbywając się rzeczy, które właśnie nie są nam potrzebne. I teraz pakując się, okazuje się, że dalej mam rzeczy, które wcale nam nie są potrzebne, a cała reszta, która potrzebna jest, jest w tak wysokiej liczbie, że ja się zastanawiam, kurczę, ale naprawdę? Że, czy naprawdę to wszystko jest człowiekowi potrzebne do życia i że to jest w jakiś sposób takie trochę przytłaczające, bo nie wiem, jakbym właśnie teraz miała wstać i wyjść, to okazuje się, że nie mogę, bo ja po prostu ciągnę za sobą bagaż jakichś rzeczy materialnych. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, takie moje rozkminy filozoficzne, ale po prostu to, jaką ilością rzeczy się otaczamy, to jest coś niesamowitego. Ja robię czystki do tego stopnia, Wam powiem, przynajmniej się staram, że nie wiem, na przykład miałam w szafce blachę do babeczek. Znacie moje podejście do gotowania i do pieczenia, to jest naprawdę od wielkiego dzwonu i stwierdziłam, kurczę, Kasia, po co Ci blacha do babeczek albo blacha do pieczenia, której ja używam raz w roku? No jeżeli czegoś używam raz w roku, to nie jest mi potrzebne, a to zajmuje miejsce i nie wiem, mnie w jakiś sposób przytłacza. Tak się trochę zaczął ten mój minimalizm, to ja zawsze mówię minimalizm, to mi się potem wpisuje w całą filozofię i
Kurczę, nie mogę się dzisiaj wysłowić. No nie jestem przygotowana, w ogóle nagrywam bardzo, bardzo spontanicznie. Ale takie moje czystki w kosmetykach i w szafie, ja zaczęłam od tego, że mnie rzeczy zaczęły trochę przytłaczać właśnie, tak? To od tego to wszystko się zaczęło. Ja tak zredukowałam ilość kosmetyków, zredukowałam ilość ubrań i teraz właśnie idąc tutaj po tych wszystkich właśnie takich szafkach kuchenno-gospodarczych, mam takie też poczucie, że jejku, ile tych rzeczy jest, że tego trzeba się pozbyć, że jeżeli ja czegoś używam raz w roku, to to nie jest mi wcale potrzebne, tak? No jeżeli raz w roku piekę babeczkę, to naprawdę jak mnie na to słodkie nachodzi, to tak jak przez pozostałe dni w roku, gdy mnie najdzie ochota na słodkie, to po prostu kupię ten kawałek ciasta, że no nie ma sensu trzymanie tego, tak? No i są takie rzeczy właśnie, których się pozbywam, bo uznaję, że nie, że one mi nie są niezbędne. I teraz pozbywam się ich też w dwóch kategoriach. W pierwszej kolejności próbuję sprzedać to, co ewentualnie się na sprzedaż nadaje i jakieś tam pieniądze z tego odzyskać. I temat jest taki, wymyśliłam, to buniu dla Ciebie będzie. Bo wymyśliłam sobie, że te środki, które właśnie uzyskam ze sprzedaży tych rzeczy, które sobie tam powystawiałam, to przeznaczę na kocie akcesoria. Taki jest mój cel. Już nazbieraliśmy ponad 400 z tego, co zaczęłam wyprzedawać, więc będzie. Będą nowe miseczki buniu, będzie nowy drapak. Będą podkładki, będą takie kocie akcesoria, które pójdą do nowego domu, ale właśnie te nowe rzeczy to też im dopiero wyłożę później, jak już chwilę sobie pomieszkamy na tym nowym mieszkaniu. Dlatego, że na ten moment i na to mieszkanie, gdzie się przeprowadzamy teraz na przejściówkę i na to nasze docelowe pójdą stare miseczki, pójdzie stary drapak, pójdą stare kocyki, tak żeby one miały coś swojego i żeby szedł za nimi ich zapach, żeby nie było tak, że ja je nagle odcięłam od ich właśnie tych wszystkich takich znanych zapachów, bo je wyrwałam z tego domu i nagle wprowadziłam do nowego, to zabieram te wszystkie stare elementy na to właśnie przeprowadzkowe i później na docelowe, a dopiero po czasie, jak one się oswoją z nową przestrzenią, to im wtedy powymieniam właśnie na nowe miseczki, drapaki i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co, to pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda, jak ja mam przyjęty też trochę system przy tym pakowaniu. No niestety nie jest to ekologiczne rozwiązanie, ale nie znam ekologicznego rozwiązania, jak to wszystko zabezpieczyć. Mam kartony. Kartony można było pozyskać gdzieś ze sklepu, ja po prostu je dostałam po znajomości. Mam po prostu prawie 30 kartonów takich samych, dość stabilnych, bo jest bardzo istotne, żeby to były twarde kartony, żeby one dobrze od spodu trzymały. Musiałam kupić folię bąbelkową, musiałam tam kupić, co ja tu mam, jeszcze taki papier do zabezpieczenia stołu, krzeseł, później będzie trzeba to wszystko poobwijać. No i właśnie, to co jest spakowane na dłużej, w sensie, że idzie już na nowe mieszkanie, to zobaczcie, pakuję karton, oczywiście naklejka z opisem, jedzenie, to są akcesoria, to po jakieś słoiki jeszcze jak miałam, albo zamknięte ryże, zamknięte makarony, po jakieś pozamykane przyprawy, to one poszły do tego kartonu, bo tego nie będziemy potrzebowali, alkohole, akcesoria kuchenne i takie właśnie ciężkie kartony, no to niestety zabezpieczam dodatkowo folią stretch, bo one są od spodu podklejone, natomiast tu jest trochę wagi, więc ja bojąc się, żeby one czasem od spodu nie puściły, zabezpieczam dodatkowo folią. Tutaj też mamy karton z kosmetykami jest wewnątrz, czyli takie kosmetyki, które mamy po prostu w zapasie z różnego powodu, podkładki na stół, deska, akcesoria kuchenne, zdjęcia, patelnia, karton na żarówki, moździerz, kieliszki, białe wino, 4 sztuki, no i tego jest mnóstwo, nie? Tu wszędzie mam też opisywane, jak jest szkło, tak, żeby uważać, żeby nie kłaść po prostu nic u góry. Szkło, talerze, średnie, brąz, miski, książki, płyty, zdjęcia, dodatki, sprzęt elektroniczny, wieża, sokowilówka, suszki, dodatki, luman. No i w ten sposób mam opisane kartony i to są kartony właśnie, które pójdą od razu na nowe mieszkanie. Mam nadzieję, że je za chwilę odbierzemy i tam to przerzucimy. Bo to jeszcze właśnie wchodzi taki temat, że czekamy tak na, może się uda jeszcze w tym tygodniu, na odbiór właśnie tego nowego mieszkania i wtedy te rzeczy, nie chcę ich magazynować nigdzie, bo nie zabiorę tego na wynajmowane mieszkanie, bo to się po prostu tam nie pomieści. No można zawsze wynająć jeszcze magazyn ewentualnie, natomiast no ja liczę na to, że odbierzemy mieszkanie, po prostu to już przerzucimy sobie na nowe mieszkanie. Stąd tak jak Wam mówiłam, kategoria tego, co nie będzie nam potrzebne przez ten czas i po prostu pójdzie na nowe. No jak to mieszkanie będzie tam wykończane, no to niestety będzie trzeba te kartony przesuwać, ale nie mam gdzie na ten czas tego wszystkiego inaczej przechować. A przy tym całym sprzątaniu domu, pakowaniu tego wszystkiego, było też sprzątanie apteczki, tabletki, które były już po dacie ważności. No i teraz tak, w toalecie, no nie wolno tego spuszczać, tak? Nie wyrzuca tego też tak po prostu do śmieci. Ja też mam właśnie przygotowany woreczek z lekami, który z tego co wyczytałam mogę zawieźć do jakiejś apteki i w aptekach podobno są pojemniki właśnie na takie przeterminowane leki, więc są też mam przygotowane, odłożone na bok w ramach całej tej akcji czyszczenia i to też jutro najprawdopodobniej wywiozę, no bo dzisiaj nie będę się z domu ruszała. A sytuacja na froncie, zaraz Wam pokażę jak wygląda.
tutaj w tym całym burdlu, to jest w ogóle folia, folia zabezpieczająca. Są też właśnie rzeczy, z którymi w sumie właśnie nie wiadomo co zrobić. No zobaczymy, spróbuję to sprzedać, jak nie to po prostu będzie trzeba to pooddawać, czy wynieść po prostu pod śmietnik, żeby ktoś wziął. Ja już część takich rzeczy wyniosłam i akurat przed chwilą też byłam ze śmieciami, widziałam, że już torba zniknęła, więc ktoś sobie z tego skorzysta i najważniejsze. I wiecie, tu też są rzeczy, no żelazko na przykład, bo mamy stację parową i jest niepotrzebne. Jakieś, o, butelki, nówki, sztuki w ogóle kupiłam kiedyś w Ikei, pamiętam jeszcze, chyba nawet tutaj nagrywałam, jak mi pani przekonała, że ach, te butelki się zawsze pani do czegoś przydadzą. Nigdy mi się nie przydały i stoją tutaj takie dwie sztuki. Jest dzbanek na wodę, pudełka na jedzenie plastikowe, bo tego nie używamy. Blender jest, który jak już nie używamy. Cała starta książek przeczytanych, tak? A mało tego, słuchajcie, bo wystawiłam też, to byłam w ogóle zszokowana, bo nie wiedziałam. Słuchajcie, sprzedają się w ogóle pudełka po sprzęcie Apple. Mam pudło po Macu, tu mam po tablecie i jeszcze mam tam po kilku iPhone'ach, bo to było jakoś tak składowane i widziałam na OLX-ie, bo właśnie mi jedna dziewczyna dała, znaczy dostałam znać, tak, że na OLX-ie to podobno można sprzedać. Wchodzę na OLX-a, słuchajcie, faktycznie powystawiane są pudła, więc wrzuciłam to na OLX-a, nie wiem, nawet 20 zł miała z tego dostać, to tam się pozbiera tego, tak, kilka kartonów i zobaczymy, tak jak mówiłam, coś tam dla kotów będzie, tostery, których nie używamy w ogóle, tak, opiekacze, przeróżne rzeczy. No i tak to ta nasza przeprowadzka będzie wyglądała. Tak mam to wszystko zaplanowane i poorganizowane. No z racji, że te moje obowiązki zawodowe właśnie wyglądają trochę inaczej, to w dużej mierze właśnie za przeprowadzkę odpowiadam ja, tak jak na przykład Paweł, no jest teraz w pracy w biurze, tak, a ja dzisiaj akurat żadnych spraw na mieście nie mam. Coś tam ewentualnie robię zdalnie, tak, z tych zadań, które mam do wykonania, no ale jestem w stanie w międzyczasie też zajmować się właśnie tymi kartonami, tak, i te tematy ogarniać i to jest właśnie po mojej stronie. Także przeszłam, czystki zrobiłam, rzeczy właśnie podzielone, zobaczymy co jeszcze tam się uda sprzedać. No takie jest moje podejście, żeby spróbować część pieniędzy odzyskać, tak, no i po prostu wydać je na kolejne akcesoria, które gdzieś tam będą niezbędne. Dla Ciebie, buniaczku. Ojejku. Kupimy drapak nowy, podusie. Drapak nowy, pazurki obcięłam i drapak nowy, bo jak o tym obcinam pazurki, zwłaszcza teraz, no Przed wyprowadzką, tak na wszelki wypadek, właśnie te pazurki są przecięte, ale będzie drapak nowy, Boże, jak mi tego buraska szkoda, jak on taki zastrachany cały czas. No, wiecie, ciężko jest mi to też trochę wszystko w terminach układać, co jest dla mnie o tyle trudne, że no ja siebie uważam za osobę bardzo, bardzo poukładaną, widzicie, mam wszystko poopisywane, zawsze w kalendarzach rozpisane obowiązki, godziny, daty i tak dalej. No teraz nie jestem w stanie do końca tego wszystkiego zaplanować, bo nie znam wszystkich terminów po prostu, no tak jak cały czas czekam na informacje na temat terminu wydania tego docelowego mieszkania, żeby właśnie te kartony tutaj, tak, te docelowe już sobie po prostu tam zwieźć, te mniejsze po prostu poprzewozimy prywatnymi samochodami, tak, bo wejdą, natomiast jakieś większe rzeczy typu właśnie stół, krzesła, które będą szły, to będziemy mieli busa i po prostu to przewieziemy jakimś busem, także będzie się działo. Nie wiem. A no i słuchajcie, w międzyczasie jest też oczywiście akcja wielkiego sprzątania tego całego mieszkania. O, Majusie, widzę, mamy tam w rogu w kadrze, taka czarna plamka, to jest kot. Akcję sprzątania mieszkania, tak żeby kupującym oddać je w fajnym stanie. No mam między innymi zamówioną chociażby usługę czyszczenia kanapy, tak, my tę kanapę co jakiś czas właśnie czyściliśmy, no bo to jest dom ze zwierzętami, więc wiadomo i to futerko tam wchodzi, tak, i są jakieś plamy, więc tutaj pan zawsze przyjeżdżał i czyścił. I też mam właśnie zamówioną, no już na konkretną datę, tak, no jeżeli się jeszcze nie wyprowadzimy, to po prostu będę tą kanapę musiała przykrywać, żeby czasem nie zabrudziły jej gdzieś tam na nowo, więc będzie wyczyszczona kanapa. Miałam na płycie kuchennej, zawsze co człowiek obiecywał, jejku, muszę to zrobić, tak jakoś z tym żył, takie jedno przypalone kółko, więc dzisiaj akurat z nożykiem tam chodzę w międzyczasie i to po prostu czyszczę. Taki oczywiście specjalny nożyk do czyszczenia płyty, tak. No co, no oczywiście tam powycieranie szafek, no one regularnie były czyszczone, ale no ostatnimi czasy tego się nie robiło, no bo to już myślę, że i tak będzie trzeba sprzątnąć przed wyprowadzką, więc zależało mi też, żeby wypakować właśnie już te rzeczy, które sobie stąd pójdą po prostu z szafy i też wszystko wewnątrz ładnie powycierać, tak, także jeszcze się tutaj dzieje pod tym kątem, wiecie, te wszystkie zakamarki, których się nie sprząta na co dzień, tak, bo człowiek tego nie zauważa albo nie chce zauważać, no a w tym momencie, tak, trzeba tą lodówkę odsunąć, tak, też tam ładnie wysprzątać, także jest co robić. Nie wiem, czy się zobaczymy jeszcze z tego mieszkania, czy już z kolejnego adresu, no bo wszystkie terminy
terminy płyną, ale tak to na ten moment właśnie u mnie wygląda. No. No dobra, słuchajcie, to tak chciałam krótko, przeprowadzkowo, co tutaj się dzieje i jak sobie to zorganizowałam i co, będziemy w kontakcie, jak to mówię, będę tutaj się pokazywała. No a później jeszcze nie mogę doczekać tego momentu, tak jak już będzie to nowe zrobione i wtedy będę Wam fragmenty tego nowego mogła pokazać. Pamiętam, że mam łazienkę pokazać, bo łazience tutaj ostatnio mówiłam, więc łazienka na pewno się pojawi, no ale to docelowo to jeszcze trochę czasu. Dobra, słuchajcie, wracam do tego mojego pakowania i tego, co tam jeszcze widzicie z tyłu, też rozstawionego na stole. Dziękuję bardzo za uwagę i będziemy się widzieli w kolejnych vlogach.